Dziś porozmawiamy sobie, jak sobie poradzić, kiedy ktoś bez zachęty z naszej strony po prostu wprasza się do nas. To zdarza się nie tylko z okazji świąt i różnych okoliczności, ale też często po prostu od tak. Mamy taki przykład. Jedna z pań napisała do mnie, i teraz cytuję: Wpakowałam się w taką dla mnie trudną sytuację. Moja dość nowa koleżanka zawsze dzwoniła i prowadziła niby zwykłą rozmowę: co tam słychać, co robię w kolejnych dniach. Czy pracuję i tym podobne? Po takim wywiadzie wiedziała, kiedy jestem w domu i z jej punktu widzenia nic nie robię. Po czym stwierdzała, że przyjedzie w odwiedziny. W tej sytuacji nie potrafiłam już nic wymyśleć, żeby odmówić, bo nie chciałam jej robić przykrości, skoro przecież nic nie robię. Jak wybrnąć, co powiedzieć? Takie rzeczy zdarzają się i zaraz opowiemy, dlaczego nie powinnaś tego tolerować, a potem kilka konkretnych sposobów, co możesz zrobić w takiej sytuacji? Dość często zdarza się tak, że inni ludzie uzurpują sobie w stosunku do nas prawa, których nikim nie dawał. I pamiętaj, jedną z gorszych rzeczy, którą możesz zrobić, to poddać się temu i zaakceptować. I ja wiem, że większość z nas jest w sumie miłymi ludźmi, no ja też. Tylko to często powoduje, że nie chcemy w cudzysłowie robić przykrości innym, nawet takim osobom, które w różny sposób. Mówiąc bardzo delikatnie, wpieprzają się w nasze życie. W rezultacie, sami później nie tylko czujemy się źle, ale co gorsza, utrwalamy innych przekonaniu, że mogą swobodnie coś takiego z nami robić. No i to jest oczywiście bardzo niedobrze. Dlaczego? No bo z biegiem czasu robi się coraz gorzej. Potem narzekamy, że ludzie nas nie szanują i robią z nami, co chcą. No ale sami to spowodowaliśmy. Dlatego koniecznie trzeba to przerwać i to możliwie jak najszybciej. Pamiętaj, jeżeli ktoś narusza twoje granice, wszystko jedno, czy nieświadomie, czy z wyrachowania, to nie możesz tego tak po prostu puścić płazem, bo będzie to tresowaniem otoczenia na to, że można bezkarnie coś takiego z tobą robić i robić to dalej, a to jest dla ciebie bardzo niedobre. Dlatego zamiast czuć się źle, zareaguj tak. Aby to nie ty, tylko ta druga strona poczuła dyskom dyskomfort. Jak będzie poczuła dyskomfort, będzie miała mniejszą zachętę, żeby to powtarzać. I tutaj masz oczywiście bardzo szeroką gamę możliwych zachowań, i w większości przypadków nie będziemy zaczynać od tych najostrzejszych strzałów, lecz w zależności od sytuacji dopasujemy tą siłę reakcji, tak, żeby nie było za dużo. W wypadku tej koleżanki, która. Wybadawszy grunt, stwierdziła, sama stwierdziła, że przyjeżdża w odwiedziny, możesz zacząć łagodnie pytając, na podstawie czego doszłaś do wniosku, że cię zaprosiłam? Albo hmm, w którym momencie powiedziałam coś, co brzmiało jak zaproszenie? To mówisz łagodnym głosem. Jeśli przestudiowałeś nasz podręcznik wojna na słowa, to już wiesz, że pytaniem przejmujesz przywództwo i to postawi drugą stronę w lekko niezręcznej sytuacji. No, a o to właśnie chodzi, dlatego pytaj, po prostu pytaj. I pamiętaj, nie mniej zahamowań, przecież nie zapraszałaś jej, tylko to ona uzurpuje sobie prawo do decydowania, w jaki sposób ty spędzasz swój wolny czas. I w dodatku robi to tak, jakbyś ty w tej sprawie nie miał do powiedzenia. No to nie, tego nie możemy akceptować, prawda? Dlatego takie pomysły trzeba innym ludziom natychmiast wybić z głowy. Najlepiej no od razu, żeby po prostu zakończyć sprawę. I nie bój się, że stracisz przez to paru znajomych. Pamiętaj, na świecie są ludzie, którzy będą cię lubili i szanowali, nawet wtedy, jeżeli będziesz osobą pewną siebie i nie pozwalającą wchodzić sobie na głowę. W moich oczach na przykład i w ludzi podobnych do mnie, takie osoby jak są, to jest dla nich to bardzo duży plus. I pamiętaj, takie osoby znajdziesz. Gdyby ta koleżanka spróbowała pytaniem: A co, nie zapraszasz mnie? No to masz co najmniej dwa stopnie ostrości odpowiedzi na taką reakcję. Łagodny sposób to odpowiadasz z uśmiechem na ustach. Chętnie Cię zaproszę, ale nie tym razem. Gdyby pytała, dlaczego. No to oczywiście nie masz w tym wypadku żadnego obowiązku tłumaczenia się. Pamiętaj, ludzie się ludzie za dużo tłumaczą. Nie masz obowiązku tłumaczenia się i nie tłumacz się. Powiedz: mam powody, których nie chcę teraz tłumaczyć albo mam powody, o których teraz nie chcę mówić. I to właściwie powinno wystarczyć. Jak nie wystarczy i będzie dopytywała dalej, no to zapytaj wtedy ostrzej, co w tym, że nie chcę o tym mówić, było dla ciebie niejasne albo jeszcze ostrzej Powiedziałam wyraźnie, że mam swoje powody, o których nie chcę teraz mówić. Czego z tego zdania nie potrafisz zrozumieć? Nawiasem mówiąc, podobnie możesz reagować w wielu innych przypadkach, kiedy ktoś lekceważy twoją wyraźnie wyrażoną zgodę. Zapamiętaj to sobie. No ale wróćmy jednak do opisanej sytuacji. Oprócz tych rozwiązań, możesz w niej od początku zareagować inaczej, czyli po jej stwierdzeniu, że przyjeżdża w odwiedziny, powiedzieć na przykład Hmm, no, może przyjeżdżasz w odwiedziny, ale z pewnością nie do mnie. Gdyby koleżanka odpowiedziała zdziwieniem albo jakimikolwiek pretensjami, to zapyta już mocniejszym głosem, czego potrzebujesz, aby przyjąć to do wiadomości, albo jeszcze ostrzej często tak narzucasz się innym ludziom? No ja przyznaję, że to jest dość mocne, ale przecież ta osoba nie przyjmuje do wiadomości twojej jasno wyrażonej woli, totalnie ją ignorując. No W takiej sytuacji znacznie lepiej, żeby to ona poczuła się gorzej, a nie ty. Spróbuj, zobaczysz, że tylko za pierwszym, może za drugim razem jest to trudne. Potem będzie to dla ciebie zrozumiałe samo z siebie, a ludzie albo nauczą się cię szanować, albo usuną się z twego życia. I wiesz co, no, tych nieszanujących nie powinno być ci żal, bo jest kupę innych. W samej Polsce jest ponad 20 milionów dorosłych ludzi. I zapewniam cię z własnego doświadczenia, że wbrew pozorom jest też mnóstwo sympatycznych osób, jednocześnie takich, które uszanują Twoje decyzje. Z takimi ludźmi da się fajnie żyć, trzeba tylko zrobić dla nich miejsce, a potem samemu być sympatyczną i komunikatywną osobą. To wszystko może wydawać Ci się dużym wyzwaniem, ale ja, jako były, zakompleksiały introwertyk, jestem doskonałym przykładem, że tego wszystkiego można się nauczyć i zdecydowanie warto, bo ogromnie wpływa to potem na super jakość twojego życia. Wielu z was o to pytało, więc mówię, może w przyszłości stworzymy specjalny kurs jak sobie radzić z problematycznymi ludźmi. No ale póki co skutecznych reakcji możesz się nauczyć z naszego podręcznika Wojna na słowa, który zdecydowanie warto przerobić. A w międzyczasie zasubskrybuj też ten kanał, włączając dzwonek powiadomień, bo obiecuję, że będą dalsze konkretne filmy w tym też taki film, jak sobie poradzić z problematyczną rodziną na święta w roku 2023. Obejrzyj jeszcze ten film i daj lajka, żeby algorytm YouTube wiedział, że warto pokazać to inny. A jeśli masz jakieś własne przypadki, które chciałbyś, abym omówił, to opisz w komentarzach albo pisząc do mnie na maila. Namiary masz w opisie tego filmu. Do zobaczenia.